Cześć i czołem, witam wszystkich w kolejnym odcinku, w kolejnym audiologu tak właściwie. W dzisiejszym audiologu opowiemy troszeczkę o mojej działalności na koncie. Widzicie mój cudowny pulpit, tak? Bardzo piękny. Zaśmiecony cały. Tak, jak już pewnie zauważyliście, moja aktywność z filmikami znacznie spadła. Niestety jest to spowodowane brakiem czasu, ponieważ jakby to powiedzieć, no mam mało czasu na praktyki. Teraz miałem do 18, ponadto zajmuję się projektem, który już został skończony, który możecie zobaczyć na stronie pmt.xa.pl. Tak, dodatkowo źle coś pisałem? Próbuję, źle coś pisałem. Bez www. Tak, na stronie zostało utworzone coś takie jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zajmuje się zarządzaniem po prostu autostradami i takimi innymi szmery, bajery. Autostrada ukończona oczywiście, wszystko 100% jest zrobione, muszę tylko tam takie delikatne dopracowania zrobić, szlaban tam, wiecie, takie tam szmery, bajery. Co by wam tu jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że ta aktywność troszeczkę się zwiększy z tymi filmami, no ale niestety no nie mam za bardzo, no widzicie, ostatni odcinek był 3 dni temu. Jest to odcinek 13. Reklamy są, ponieważ się staram pomału partnerstwa, żeby partnerstwo to muszę mieć reklamy. To jest moje najnowsze intro, które i tak będzie modernizowane po prostu. Nie będzie takie cały czas, tylko na pewno zostanie zmodernizowane. Przy okazji będę robił reklamę dla serwera PMT i reklamę kanału Astrofilm Studio, które będzie można wrzucać, po prostu kto będzie chciał, będzie mógł sobie wrzucić po prostu w przerwie w swoim filmiku, na przykład w połowie filmiku, czy coś w tym stylu, to od was zależy. Będą dostępne w jakości HD i po prostu tak zostanie. 2 minuty nagrane. Tak, co by tu jeszcze powiedzieć? Cóż, no jak widzicie, od dłuższego czasu stoję na 91. Mam 91 widzów. Nie idę do przodu. Wręcz stoję. Co mam tutaj jeszcze powiedzieć? No na pewno zapraszam wszystkich do gry na PMT, ponieważ to jest naprawdę fajny serwer, cały czas się rozrasta, mamy teraz coś takie jak prezydentów miast LV, SF i LS. Bez na przykład zgody Generalnej Dyrekcji nie wolno nic postawić na drodze, nawet znaka czy pachołka czy czegokolwiek. No policja i te inne są zupełnie inną bajką, ponieważ oni muszą zablokować drogę podczas wypadku czy coś w tym stylu, no i wtedy właśnie muszą takiej rzeczy użyć. Tak. No cóż, to by było na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, napiszcie w komentarzu, ewentualnie na PW na YouTubie, ewentualnie na PW na PMT. Ja wam postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Ten cóż, to by było na tyle. Dzięki wszystkim. Na razie. Cześć.